Panowie, można przyjąć oczywiście, że porażka wpisana jest w sport i też taka retoryka pewnie gdzieś się wybrzmi, ale jeśli zdamy sobie sprawę, że jesteśmy w Mołdawii, w Kiszyniowie, w drużynie, która może ze dwa mecze wygrała w walce o punkty w eliminacjach Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy, jeśli jesteśmy na miejscu, gdzie gra 171. drużyna świata i piąta najgorsza drużyna Europy, bo tam jest chyba tylko Malta, San Marino, Liechtenstein i Gibraltar, no to mamy do czynienia z największą kompromitacją być może w tej najnowszej historii polskiego futbolu. Wiesz co? Szok, niedowierzanie i wkurzenie. To jest po prostu coś niepojętego, co tutaj się zdarzyło w drugiej części spotkania. Bardzo źle świadczy o charakterze piłkarzy. To jest moje przekonanie. Też rysowaliśmy z Tomkiem w ostatnich dniach takie zestawienie Polacy a Chorwaci, prawda? Bo czasami z duszy się gra, z serducha się gra, po prostu z umysłu pewne rzeczy trzeba zagrać. A ci chłopcy tak jakby dzisiaj się poczuli zwycięzcami po pierwszej połowie. No tak futbol nie funkcjonuje. Tomku, trudno pogodzić się z tym, że polska reprezentacja oparta w dużej mierze na graczach czołowych klubów europejskich jest totalnie bezradna po stracie już pierwszego gola. Bo tak to wyglądało. Nie było nikogo, kto podjąłby się walki do przodu, próby zdobycia gola poza Kamińskim, który zaczął szarpać po wejściu na boisku. Czym wytłumaczyć tę niemoc? Co w ogóle wydarzyło się w tych drugich 45 minutach? Znaczy ja powiem przede wszystkim tak, no ja wymagam od tych piłkarzy, którzy są piłkarzami wiodącymi, którzy zawsze stoją z przodu tej drużyny. Mamy sytuację na 3-4-0 Roberta Lewandowskiego. Nie strzelamy tego. Mamy nadal 2-0. Przy 2-0 łapie nas jakaś niepotrzebna nonszalancja, arogancja na boisku. Zaczynamy grać sobie piłki od lewej do prawej. Jakby nie mamy w głowie tego, żeby tą trzecią bramkę strzelić, czwartą i kompletnie zamknąć to spotkanie. No, strata Piotra Zielińskiego przy 2-0 i w ogóle jego postawa po stracie piłki, to naprawdę jest skandaliczne. No, on traci piłkę, on się zatrzymał, nawet nie biegł truchtem, tylko się zatrzymał i się patrzył, co się z tyłu dzieje. Nie da się tak w nowoczesnej piłce grać. Może i niektórzy śmieją się cały czas z tego sloganu, który mówię, że w piłce trzeba było biegać, trzeba biegać i trzeba będzie biegać. Dzisiaj zabrakło mi przede wszystkim w drugiej połowie charakteru, zaangażowania, walki, tej determinacji, żeby się im przeciwstawić, bo wiadomo, że oni mogli tylko tak strzelić bramkę po naszym błędzie i to się wydarzyło i pójść na kompletny chaos. Ja jeszcze powiem jedną rzecz. Oni strzelili bramkę po rzucie rożnym na 2-0 i tam też nie było faulu. Na 2-2. Przepraszam, na 2-2 i tam też nie było faulu. Tam też on minimalnie oparł się rękami, ale tam nie było faulu, bo w ogóle było złe krycie. Fatalna w drugiej połowie postawa Bednarka, fatalna postawa Kiwiora. No wiesz, jeżeli to spotkanie pokazało, że my potrafimy się bronić na przykład przeciwko lepszym drużynom, stać z tyłu cały czas i się bronić. Dzisiaj trzeba było pokazać trochę charakteru, dzisiaj trzeba było wziąć grę na siebie. No, z całym szacunkiem, żeby nikt nie mówił, że ja się przypadkiem kogoś czepiam. Ale to, co wyprawił się Piotr Zieliński na boisku, to naprawdę przeszło wszelkie granice, od kiedy oglądam piłkę w jego wykonaniu w ostatnim czasie. To było wręcz nieprawdopodobne. Druga rzecz. O ile zmiana z przodu Milika wyszła na plus, to wpuszczenie Zalewskiego i Frankowskiego dzisiaj było kompletnie na minus, bo jeden i drugi zawiódł kompletnie, praktycznie jeden i drugi bez żadnej akcji. No to po co wymieniać coś, co na bokach dobrze funkcjonuje, wymyślając tezę, że są zmęczeni, że ja potrzebuję czegoś większego. Zostaw chłopaka w rytmie meczowym tego Kamińskiego, który jest w dobrej dyspozycji, wszedł w drugiej połowie i też zaczął szarpać, też zaczął dobrze grać. No wiecie, na koniec za wynik, za zwycięstwo, zwycięstwa się cieszą piłkarze, cieszy się też trener, ale za wynik też na koniec odpowiada trener. No jak ja słyszę, że on nie wie, co się stało. No to ja mam jedno pytanie, no to nie wiem, może miesiąc jednej pensji oddamy, no skoro selekcjoner naszej reprezentacji nie wie, co się stało. No to ja nie brałem tej funkcji jako trener,
nie dostałem w PZPN-ie kontraktu, że ja dzisiaj odpowiadam do dziennikarzy, że ja nie wiem, co się stało. No dla mnie to jest kompletnie niezrozumiałe. Ja go szanuję za jego osiągnięcia, szanuję za jego wiek, ale też oczekuję od niego jakiejś retoryki, tak, jakiejś odpowiedzi, bo za późno zmiany zrobił. No Milik w drugiej połowie przestał istnieć, o ile w pierwszej był wyróżniającym się piłkarzem. No to zmieniam go w przerwie, jeżeli... A to właśnie, Tomku, to jest moje kolejne pytanie. Czy Santos powinien ten mecz w drugiej połowie wziąć na klatę? Bo moim zdaniem wydawało się, że to polscy selekcjonerzy, jeśli tacy będą, staną się zakładnikami największych gwiazd tej reprezentacji. Wydawało się, że kiedy przychodzi gość z Portugalii, z nazwiskiem, z tytułami i z doświadczeniem życiowym, to nie będzie się bał zdjąć Piotra Zielińskiego, który dziś nie był w formie. To była taka zmiana na alibi. Schodzi Damian Szymański, wchodzi Karolinety, no bo coś zrobiłem w środku pola, gdzie zupełnie nie szło. Trafiasz sedno. Też wydaje mi się, że wiesz co, Tomek bardzo ostro potraktował Piotra Zielińskiego, ale na to zasługuje. I na koniec my widzimy z trybun, my się irytujemy, my się denerwujemy, my to przeżywamy. No trener też musi to widzieć w pewnym momencie, że ta strata to jest dramat, to napędziło, ale później nie ma reakcji. Widać, że on jest bez formy, on jest kompletnie bez formy. Ja nawet jestem w stanie to zrozumieć. Ten sezon był dziwny dla Napoli, prawda? On się skończył dużo wcześniej niż koniec rozgrywek ligowych. Oni tak naprawdę mistrzem byli od... No tak, ale Roman, przepraszam, wezmę ci mikrofon. No, Piotr Zieliński nie jest jedynym winowajcą tego, co nie, się tu wydarzyło, tylko brakowało reakcji ze strony ławki, totalnie. Oczywiście, natomiast pamiętaj jedną rzecz, zresztą na murawie piłkarze, tak? I oni muszą zareagować choćby na zdecydowanie rywali i na grę faul. Rywale mają 25 fauli w tym meczu, my tylko 10. Jeśli pada bramka na 1-2, to jest decydujący moment spotkania, który można pójść na przełamanie przez choćby podostrzenie gry, prawda, przez zmiany, które może dokonać trener, przez postawę liderów na boisku. My tymczasem jesteśmy pogrążeni w kompletnym chaosie i nad tym chaosem nikt nie panuje, żaden z tych liderów tej drużyny, ani Bednarek, przez liczbę meczów, dzisiaj 50. mecz reprezentacji, lider defensywy, ani Piotrek Zieliński, ani nawet Robert Lewandowski. Na przykład nie ma mowy ciała, czy przemowy w ogóle jakiejkolwiek, takiej wstrząsającej do wszystkich innych. No muszą ci liderzy akurat, od nich oczekujemy reakcji. Jak ja widziałem reakcję, to choćby tego Kamyka, który też no, miał sytuację na 3-1, prawda? Powinien strzelać, a nie oddawać piłkę. No to jest młody chłopak. No bardziej liczę na tych liderów, którzy mają po 100 albo po 80 meczów reprezentacji, czy po 50. Tomasz, czy twoim zdaniem Polaków nie zgubiła pycha? Nonszalancja, może to jest lepsze określenie. Bo kiedy zdobyli drugiego gola, to wydawało się, że oni tutaj zrobią Brazylianę, będą sobie zakładać kanały rywalowi, będą ekwilibrystyką gdzieś zdobywać przestrzenie. W drugiej połowie te kanały zakładał ten chłopak nam, ten, który gra w ataku, bo no założył trzy i jeden raz po drugim na 10 metrach. Wiesz co, wygrali charakterem. Nie chcę słuchać czegoś takiego, akurat to powiem Romkowi. To jest dziwny sezon, że on jest zmęczony, że jest bez formy. Wiesz, oglądałem Chorwatów, którzy są po ciężkim sezonie. Jeden z Realu Madryt, jeden z Interu, niedawno grał w finał Ligi Mistrzów i ten wymiotował na boisku z bólu i ze zmęczenia, bo walczył za swój naród. Ja powiem tak, do dzisiaj się wspomina niektóre mecze. Za czasów kadencji Bońka, Laty, Lubańskiego, Hajty, Świerczewskiego i innych. Ale ja wam powiem, w historii polskiej piłki aż taki blamasz to się nie zdarzył nigdy. Naprawdę. W historii polskiej piłki, żeby ze 171 drużyną przegrać prowadząc 2-0, żeby w ogóle się tak drużyna posypała kompletnie w drugiej połowie, żeby bał się ktokolwiek piłkę przyjąć i rozegrać. I sorry, no jak ja widzę Janka Bednarka, to każde zagranie do swojego partnera z drużyny to jest zagranie na plecy, które wprowadza, jak drużyna idzie do pressingu, własnego kolegę w problemy. Bo każdy musi się cofnąć o te 1,5 metra, żeby tą piłkę przyjąć i żeby w ogóle się, żeby ją przyjąć po to, żeby ją rozegrać, a wtedy już jest chłopak na pressingu. Druga rzecz. Każde zagranie lewego obrońcy naszego do Kiwiora, do Bednarka, to Bednarek tak się na boisku źle ustawia, że on ma możliwość tylko zagrania do Szczęsnego, bo on Kędziory nigdy nie widział na prawej strony, bo on ma w ogóle boisko nie otwarte. Tylko środkowo obrońca musisz otworzyć sobie całą przestrzeń przed sobą, żeby cokolwiek widzieć przy rozegraniu. Więc utworzyliśmy jakąś ideologię, że Bednarek jest jakąś tu osobą wiodącą. Ja szczerze powiem, nie wiem, jak on zagrał 50 meczów w reprezentacji. Naprawdę musimy mieć potężne problemy z tyłu. Bo jak ja przed dzisiejszym spotkaniem powiedziałem,
że zasługuje Wieteska na szansę i że Wieteska na dzień dzisiejszy jest lepszej dyspozycji, że Bednarek spadł z ligi, a jak spadasz z ligi, to tylko masz jeszcze pecha w defensywie. I to kiedyś nawet Lyw tak powiedział, nie powołując bramkarza do reprezentacji Niemiec, tylko dlatego, że spadł z ligi i dostał dużo bramek. I tego pecha wnosisz też do reprezentacji. Na takie aspekty uważam, nasz selekcjoner też powinien popatrzeć. Mamy półtorej minuty, dostaję właśnie taki sygnał, więc Roman, szybciutko cię zapytam. Jeździsz za reprezentacją, byłeś na wielu imprezach, ale sceny, które tutaj się wydarzyły, byliśmy ich świadkami, moim zdaniem rzadko się zdarzają. Rozgoryczeni kibice reprezentacji, którzy otwartym tekstem, patrząc piłkarzom w oczy, wykrzykują im, właściwie robią wyrzuty, że nie dali z siebie wszystkiego, mało tego, nie podeszli podziękować za doping. Nie widziałem tej sytuacji, nie wiem, czy tak w istocie było. Tutaj musiała gruby szpaler ochrony stanąć, żeby bronić Polaków schodzących do szatni. Ja nie chcę mówić, że to jest usprawiedliwione zachowanie kibiców, ale przyznam, że bez precedensu w ostatnich latach. I to wiesz, rozczarowanie jest totalne. Rozczarowanie jest totalne, bo pamiętajmy jedną rzecz. My sobie sami utrudniamy życie. Przegrywamy w Pradze 1-3 i wydaje się, że ta drużyna musi też być jakby przekonana do tego, że żadnego meczu, żadnego punktu, żadnej minuty w tych eliminacjach nie można odpuścić. Bo po prostu dzisiaj każdy naród, dzisiaj ten stadion napędził też piłkarzy. Piłkarze Mołdawii napędzili stadion, a stadion napędzał piłkarzy Mołdawii. Romek, jak mogę tylko jedną rzecz powiedzieć. W drugiej połowie nie zrobiliśmy sztycha. Do 75 minuty nie stworzyliśmy sobie jednej sytuacji, a oni ich mieli co najmniej 3 dobre i z 5 takich jakichś bocznych sektorów boiska. Dlatego jedną, Tomek, powiem zdanie, że jeśli Fernando Santos mówi, że mówimy w przerwie, zagrajmy to, co dotychczas, to wydaje mi się, że on zbyt lekko podchodzi do tych rzeczy, że to gdzieś przenosi się na zespół. Wiesz dlaczego? Bo ten zespół w ogóle ma taką postawę, jest 2-0, mieliśmy sytuację na 3-0, to powinniśmy sobie tutaj przegrać to już tylko, już nawet nie szukamy sytuacji. Zobacz, ale to, wiesz, ale to nawet nie trener, nie szukamy tylko sytuacji. Na koniec dwóch, trzech piłkarzy wiodących w szatni, oni podchodzą i oni mówią, panowie, uwaga, bo to mecz nie jest zamknięty, bo ja mam doświadczenie, bo ja to i to przekazujesz w szatni, dźwigasz wszystkie od razu od pierwszej minuty do agresji. A myśmy od pierwszej minuty wyszli senni i stwierdziliśmy, że Mołdawia się już kompletnie położy, będziemy robić co chcemy. Tomku, mam dla ciebie złą wiadomość. Musimy kończyć. Dziękuję wam bardzo, panowie Roman Kołtoń i Tomasz Hajto, Przemysław Iwańczyk. Kłaniamy się z Kiszyniowa.